Wykonaj odejmowanie i wynik przedstaw w najprostszej postaci. No i mamy wykonać odejmowanie dwóch takich ułamków, ale liczniki i mianowniki tych ułamków nie są konkretnymi liczbami, tylko zawierają symbole m i n, no, za które można podstawić dowolne liczby, no, tak żeby to miało sens, wobec tego m i n pewnie nie mogą być 0. I takie ułamki nazywamy wyrażeniami wymiernymi, prawda? Więc to są wyrażenia wymierne, no, czyli to jest ułamek, którego licznik i mianownik no, zawiera jakieś symbole algebraiczne, a nie konkretne liczby. No i wykonaj to odejmowanie, no w jakim sensie? No jest to skrót na takie polecenie, żeby przedstawić po prostu tę różnicę ułamków jako jeden ułamek, czyli jako jedne wyrażenie wymierne z licznikiem i mianownikiem, no które jakoś tam będzie od tych mn zależał. No i wynik przedstaw najprostszej postaci, no najprostsza postać, no to umówmy się, że to oznacza nieskracalny ułamek. No dobrze, to teraz popatrzmy tutaj, co mamy dokonać. Mamy odjąć dwa ułamki. No wiemy, jak się odejmuje ułamki, no trzeba znaleźć wspólny mianownik. Ale też ułamki możemy skracać, więc w przypadku odejmowania ułamków nie zawsze dobrze jest je skracać, bo potem często należy do znalezienia wspólnego mianownika z powrotem te mianowniki zwiększamy, więc tutaj chwileczkę rozwagi to wymaga. Popatrzmy, tu mamy m i m kwadrat. Jeżeli m i m, czyli to możemy skrócić przez m i wtedy będzie mn w mianowniku. Natomiast w tym ułamku mamy n do trzeciej i n do czwartej. Aha, czyli jeżeli podzielimy przez n do trzeciej, to tu też będzie mn. A więc zróbmy to, czyli tak. 6, jeszcze raz będę przekształcał to wyrażenie, 7m kwadrat n. Czyli to ja mogę tutaj m i m kwadrat skrócić i to jest to samo co 6 przez 7 mn. No i drugi 5n do trzeciej przez 3 mn do czwartej. Podobnie mogę tutaj skrócić przez n do trzeciej podzielić licznik i mianownik, to tu mi w ogóle n zniknie, prawda? A na dole mi zostanie samo n. Czyli to jest 5 przez 3 mn. No dobrze, czyli nasze ułamki tak, czyli muszę wykonać następujące działanie. 6 przez 7 mn minus 5 przez 3 mn. No i jaki będzie wspólny mianownik? No, na pewno będzie mn. Będzie miał, bo tu jest mn i tu jest mn. No i teraz 7 i 3 chciałbym mieć wspólny mianownik dla 7 i 3. No to najmniejsza wspólna wielokrotność 7 i 3 to jest akurat 7 razy 3, czyli 21. Czyli tutaj mamy 7 i tu muszę pomnożyć to przez razy 3, czyli mnożę licznik i mianownik. Razy 3 miałem 6. Tak. I to samo robimy na dole, znaczy prawie to samo. Tu mieliśmy 3, to teraz musimy to pomnożyć przez 7, żeby było 21. Licznik i mianownik, a było 5. No dobrze, czyli teraz już mamy wspólny mianownik jest 21mn, a tu mamy 6 razy 3, czyli 18 minus 5 razy 7, czyli 35 i to jest 18 minus 35, to jest minus 17, czyli jest minus 17 podzielone przez 21 mn. No i ponieważ 17 jest liczbą pierwszą, to ten ułamek jest nieskracalny. Czyli to jest najprostsza możliwa postać tego wyrażenia wymiernego.